Radę. Ja chciałbym się tylko dowiedzieć, kto i w jakim stopniu dzieli pieniędzmi, które są wypłacane dla powodzian. Ponieważ są osoby, słuchy takie dochodzą, też są w rozmowach z mieszkańcami, że pewna grupa ludzi, która naprawdę nic nie straciła, a zyskała na tej powodzi naprawdę duże pieniądze. Są ludzie, którzy stracili wszystko i nie uzyskali kompletnie nic i żadnej porady i rady od nikogo nie mogą uzyskać. Nie wiem, jakimi kryteriami, kto to dzieli te pieniądze, żeby dokładnie tej sprawie należałoby naprawdę się przyjrzeć, bo są dość duże pieniądze i one wypływają niekontrolowane, po prostu niekontrolowane i wypłacane. I na pewno dużo mieszkańców się z tym zgodzi, że mają z tym problemy i nie mogą sobie z tym poradzić. Nikt nie chce im pomóc. Dziękuję.